Siemanko, mięsożercy. Już za kilka dni mamy święta wielkanocne, dlatego postanowiłem, że pokażę Wam takie dwa nietypowe sposoby podania białej kiełbasy na święta wielkanocne. Pierwszy sposób to będzie biała kiełbasa zapiekana z piwem i kiszoną kapustą, a następny sposób, nieco bardziej nietypowy, to biała kiełbasa również zapiekana, tylko tym razem w sosie chrzanowo-śmietankowym. Oba przepisy są naprawdę niesamowite. Jeden i drugi wywala z butów. Który lepszy, to ocenicie sami. Ja swoje zdanie zachowam na koniec, a już Wam pokazuję, jak krok po kroku wykonać każdy z tych przepisów. Partnerem kanału jest firma Jelux Polska, producent jelit naturalnych oraz Dobre Mięso. Wyszukiwarka lokalnych dostawców mięsa w Twojej okolicy. Linki do partnerów w opisie pod filmem. Jak zawsze przepis w formie tekstowej oraz pełną listę składników znajdziesz na mojej stronie www.cozmiesa.pl, także nie musisz nic zapisywać, wszystko tam jest fajnie zebrane w całość. Mam tutaj trochę białej kiełbasy, którą robiłem jakiś czas temu. Połowę użyję do jednego przepisu, drugą połowę do drugiego. No i ta kiełbasa już jest sparzona, jeżeli chodzi o rodzaj tej białej kiełbasy, czy parzona, czy nieparzona, czy surowa, tak? Dowolna. Po prostu, jeżeli jest surowa, to po prostu trzeba ten czas przygotowania tych potraw trochę wydłużyć, żeby te kiełbasy się zrobiły. Ja używam sparzonej, bo już taką mam, ale możecie również używać surowej. A jeżeli szukacie jakiegoś przepisu na prostą i super smaczną białą kiełbasę, to sprawdźcie mój poprzedni filmik, w którym pokazywałem, jak właśnie taką kiełbasę tradycyjną, białą, polską zrobić. Do wykonania pierwszego przepisu będziemy potrzebować białą kiełbasę i kiszoną kapustę oraz butelkę piwa. Na każdą kiełbaskę używam około 100 g kiszonej kapusty. Tutaj użyłem 4 kiełbas, więc do miski wrzucam 400 g kapusty i dokładnie ją płukam, żeby wypłukać trochę tą kwaskowość. Kapustę dokładnie odcedzam i mieszam z przyprawami. Dodaję trochę majeranku, pieprzu, odrobinę mielonego ziela angielskiego oraz soli. Całość dokładnie mieszam i część układam w brytwance lub innym pojemniku do pieczenia. Następnie układam białą kiełbasę. Może być już sparzona albo surowa. Nie ma różnicy. Jednak jeżeli użyjemy surowej, to czas pieczenia należy wydłużyć o jakieś 45 minut. Po prostu musi ona osiągnąć minimum 68 stopni wewnątrz. Dlatego ja używam już sparzonej. Jest to trochę szybsza wersja i kiełbaska fajnie się spiecze. Pozostałą kapustkę układam między kiełbaskami i zalewam piwem. Na takie 4 kiełbaski użyłem jakieś 200 ml piwa. Tyle, aby wszystko się fajnie w piekarniku dusiło. No dobra, pierwszy sposób jest wykonany. Kiełbasa czeka, bo będę piekł je równocześnie. Dlatego teraz zabieram się za ten drugi sposób, czyli białą kiełbasę w sosie chrzanowo-śmietanowym. Do wykonania drugiego przepisu użyłem tej samej kiełbasy już sparzonej. Do tego jedna duża cebula, którą kroję w piórka i drobno posiekany ząbek czosnku. Pokrojoną cebulę i czosnek wrzucam na rozgrzaną oliwę i podsmażam, aż się zarumienią i lekko skaramelizują. Na patelnię wlewam 400 ml śmietany 30 i 3 porządne łyżeczki chrzanu, około 100 g. Doprawiam porcją majeranku z solą i pieprzem i chwilę gotuję to na małym ogniu. Po kilku minutach gotowania na dno brytwanki lub żaroodpornego naczynia układam cebulę, na niej białą kiełbasę. Polecam ją jeszcze naciąć i całość zalewam sosem, tak aby częściowo kiełbaska wystawała. W tym miejscu fajnie się zapiecze. No dobra, dwie wersje są już gotowe. Jedna wersja chrzanowo-śmietankowa, druga wersja z kiszoną kapustką. Teraz lecę do piekarnika. Obie kiełbasy piekłem równocześnie w temperaturze 180-190 stopni przez 45 minut. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie używać kiełbas surowych, ten czas powinniśmy wydłużyć o 45 minut, tak aby te kiełbasy nie były surowe, a po prostu doszły i osiągnęły temperaturę minimum 68 stopni wewnątrz. No dobra, dwie wersje są już gotowe. No to pora spróbować. Naprawdę bardzo niesamowicie. Jedna i druga, ale jak smakują, to ja się zaraz dowiem i Wam powiem. Super to wygląda. No i ten sosik fajny, chrzanowy. No i dzięki tej śmietance, taki kremowy dodatkowo, delikatny. Idealnie tego chrzanu dałem, także dałbym więcej, mogłoby być nieco ostre, ale naprawdę super sosik wyszedł. Jeszcze zgęstniał ta cebulka. Mm. Mm.
Widać jak to wszystko fajnie zgęstniało. Super. Dobra, no to jest jedna z moich takich ulubionych wersji w tym sosiwie, ale jeszcze taką, może być bardziej klasyczną wersję z kiszoną kapustką, też trzeba spróbować. No i w piwie oczywiście, jak to, bo przyznam, że tej wersji jeszcze nie robiłem nigdy. Gdzieś tam u kogoś jadłem, próbowałem, ale zobaczmy, jak ta moja wersja smakuje. Bajka. Kapustka idealnie doprawiona. Fajnie miękka się zrobiła. Tego piwo też idealnie. Nie przeszło co tym piwem zbyt mocno. Dało po prostu taki fajny posmak, aromat. Naprawdę super. Także polecam wam te dwie wersje kiełbasy. Zróbcie, podajcie w tym roku na wielkanocnym stole. Naprawdę rodzina będzie na pewno zaskoczona. Dajcie znać w komentarzach, która wersja wam bardziej odpowiada. No i co? Próbujcie i dajcie znać, jak wam wyszło i jak wam smakowało. Trzymajcie się, cześć!